Dzień dobry, siema, cześć, witajcie. Jestem Majer, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym moim filmie i kontynuujemy sobie pokazywankę broni w Black Squad, a konkretnie ich recoil. Dzisiaj na tapetę bierzemy sobie SMG i Shotguny. Zaczynamy od tych pierwszych i już na pierwszy ogień idzie nam MPX. Jest to broń bardzo szybkostrzelna, Fire Speed na poziomie 94. Warto dodać, że również bardzo szybko z tą bronią biegamy, ale to myślę, że to się tyczy raczej wszystkich SMG. To są bronie stworzone do raszu, i na pewno, na pewno wiele osób znajdzie frajdę grając z nimi. Warto też wspomnieć, że mamy magazynek na poziomie, znaczy na poziomie, w magazynku mamy 35 naboi. Drugim SMG, który będzie dostępny w becie to Chris Vector, popularny Chris Vector. Yy, naboi w magazynku ma 30, czyli troszkę mniej. Statystyki myślę, że podobne, troszkę lepsza celność. No ale to mówimy, no tutaj rekord nie jest najważniejszy, bo tymi brońmi raczej gra się na krótki dystans. Również w tym filmie starałem się pokazać na troszkę krótszym dystansie te bronie i ich zachowanie, bo no nimi raczej nie strzela się przez całą mapę, tak. I zaraz zobaczycie ostatnie SMG dostępne w grze to MP7A1 myślę, że to może stać się najpopularniejsza SMG dlaczego po pierwsze ma 40 naboi w magazynku, czyli rzadziej musimy ją przeładowywać po drugie Fire Speed, czyli szybkostrzelność na poziomie 98, więc jest to chyba najszybsza, naj, 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 najbardziej szybkostrzelna broń w grze o Zobaczymy, zobaczymy jak to wyjdzie. No ja raczej nie lubię tego typu broni, więc nie chcę też o nich zbyt wiele się wypowiadać. Przechodzimy do kolejnego typu broni, którymi też raczej rzadko gram w różnych grach. Są to shotguny. Będziemy mieli dostępne dwa. Pierwszy to KSG. Damage na poziomie 66. I co ciekawe... Movement speed 95, więc będziemy z shotgunem biegać dosyć szybko. Tutaj twórcy postawili na to, żeby z shotgunem skracać, również raszować. No zapewne wiele osób będzie trollować, będzie trollować z shotgunem, to, to jest pewne. Czy to jest dobre? No nie wiem, no na pewno na, pewno na TDM-ach wiele osób z shotgunami będzie biegać. Czy na section Destroy? Czas pokaże. I ostatnia broń. M... 1014. Tutaj w grze w indonezyjskiej wersji ona się nazywa S1014, ale jest to ta sama broń, po prostu troszkę inne nazewnictwo. Troszkę mniejszy damage niż, niż KSG. Szybciej strzela, ale ma mniejszy damage i również z nią się biega bardzo szybko. Na dzisiaj to tyle. Trzymajcie się ciepło. I do następnego filmiku. Cześć.